W Rzecz o Biznesie mój kolejny gość, pan Piotr Zarembel, dyrektor zarządzający Electromobility Poland. Dzień dobry, witam serdecznie. Na naszym wallu, bo ja lubię do tego walla się gdzieś odwoływać, no bo jednak żyjemy w takiej rzeczywistości nie tyle wirtualnej, co obrazkowej. Deutsche Bahn i niemiecki samochód ładowany. Kiedy taki obraz będzie coraz bardziej popularny w Polsce? I nie chcę już się rozwodzić nad tym, że Niemcy mają ileś tam razy więcej ładowarek od nas, bo nie ma co się z Niemcami. Znaczy, gdy słyszę, że a Niemcy, to zawsze mówię, no dobra, nie ma co porównywać się z najbardziej rozwiniętą, czy jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. I już nie chcę wchodzić w kwestię planu Marszala, braku komunizmu w zachodniej części Niemiec i wszystkiego tego. Więc zostawmy tę historię już na boku. Tylko kiedy ta elektromobilność, pana zdaniem, będzie teraźniejszością u nas? Myślę, że trzeba znajdować na tym rynku, który się zmienia, swoje miejsce. Zaczął pan od Niemiec. Oczywiście nie mamy takiego potencjału jako gospodarka. Nie mamy tak silnego przemysłu motoryzacyjnego, ale to nie oznacza, że nie mamy w tym wyścigu szans. I to pokazują przykłady takie, jak widzimy tutaj obok, producentów, którzy w sojuszu z kimś innym znaleźli swoją niszę na rynku i zbudowali produkt, który się ma szansę sprzedawać. Czy ten projekt, o którym tutaj mówimy, zakończy się sukcesem komercyjnym? Potrzeba kilku lat, żebyśmy to zweryfikowali. Na pewno dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż kiedy zaczynaliśmy dyskusję o elektromobilności. Samo hasło elektromobilność półtora roku temu było anonimowe, nic nam nie mówiło. Ludzie pytani półtora roku temu, czy chcieliby kiedyś kupić samochód elektryczny, mówili, że raczej nie, że to jest zabawka dla ludzi bogatych, to nie jest środek, którym można się efektywnie przemieszczać po mieście. 10% ludzi wtedy deklarowało, że rozważa w ogóle zakup samochodu elektrycznego. Dzisiaj badania pokazują, że 50-60% ludzi poważnie rozważa zakup samochodu elektrycznego. Oczywiście stawiając warunki. I to od spełnienia tych warunków zależy odpowiedź na pana pytanie, kiedy elektromobilność stanie się teraźniejszością. No więc właśnie, wie pan, bo ja mam pewien taki problem rodzinny, bym powiedział. Obiecałem mojej córce, że kupię jej samochód elektryczny. Mam 4 córki i tej najstarszej, no bym chciał kupić samochód, powiedzmy, za 3 lata, kiedy będzie miała 18. W marcu ma urodziny 15, no więc 3 lata, żeby mogła mieć samochód elektryczny. Pomyślałem sobie jeszcze tak, że żeby to było takie mega bezemisyjne i mega eko, to jeszcze postawię taką małą instalację fotowoltaiczną na dachu budowanego garażu, dzięki czemu no, będziemy mieli własny prąd, pełen eko, tak? Żeby nie było tak, jak mówił tutaj kiedyś Paweł Sito, że będziemy mieli elektryczny samochód na prąd. Natomiast elektryczny samochód na węgiel. Nie, to będzie właśnie elektryczny samochód ze słońca. I zastanawiam się, czy w te 3 lata uda mi się kupić samochód elektryczny, który chciałbym kupić, ale nie za 60 tysięcy, ale na przykład za 30, 20, 25-30 tysięcy złotych. Czy to już będzie wtedy możliwe? Domyślam się, że tak, jeśli wydarzy się ta rewolucja w Chinach, w Indiach, gdzie takie samochody no już powoli gdzieś tam się myśli o tym, żeby produkować. Ale czy kupię taki polski samochód? Dzisiaj samochód elektryczny kosztuje ponad 100 tysięcy. Z takim wydatkiem się musimy liczyć. Niestety. Ale dobra wiadomość jest taka, że cena samochodów elektrycznych w ostatnich latach radykalnie spada. To wynika przede wszystkim ze spadku kosztów baterii i tego, że gęstość energii w baterii jest coraz większa. To oznacza, że mniej baterii pozwala przejechać taki sam dystans, dla którego wcześniej była wymagana większa, droższa bateria. Jeśli spojrzymy na prognozy, to około 2022 roku cena zakupu samochodu elektrycznego i samochodu spalinowego ma szansę się zrównać. Oznacza to, że wtedy będziemy cieszyć się tylko niższymi kosztami eksploatacji, nie ponosząc wyższych nakładów na starcie. Czy będzie już tak za 3 lata? Bardzo bym chciał. Niektórzy są tak optymistyczni, żeby powiedzieć, że za 3 lata będziemy mieli samochód elektryczny, który będzie samochodem masowym. I ja w to wierzę. Do tego jest potrzebna również infrastruktura i bardzo dobrze, że ta infrastruktura w Polsce zaczyna powstawać. Myślę, że warto spojrzeć na Norwegów, którzy dzisiaj są liderem, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Tam co trzeci samochód nowy, zarejestrowany, to jest samochód elektryczny, ale oni też potrzebowali 2-3 lat, żeby uruchomić tą lawinę popytu na samochody elektryczne. I zaczęli od infrastruktury. Są w tym punkcie, w którym my byliśmy pół roku temu, kiedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób stymulować rozwój infrastruktury. Dziś mamy ustawę, która ma spowodować, że w 2020 roku będzie blisko 7 tysięcy punktów ładowania.
I to już jest dużo, dlatego że to, ta infrastruktura pozwoli przejechać pomiędzy głównymi miastami w Polsce i pozwoli poruszać się spokojnie w największych aglomeracjach. Jeśli będzie infrastruktura, jeśli ta cena samochodu elektrycznego będzie niższa, ja jestem przekonany, że samochody elektryczne mogą stać się samochodami masowymi, dlatego że mają szereg przewag nad samochodem spalinowym. Tu nie trzeba być altruistą, nie trzeba myśleć wcale o tej perspektywie środowiskowej, jeśli ktoś nie ma takiego przekonania, bo samochody elektryczne mają przewagi również z punktu widzenia użytkownika. One są ciche, co jest istotne, bo normy hałasu w naszych miastach są permanentnie przekraczane i to ma konsekwencje również zdrowotne, z czego sobie sprawy czasami nie zdajemy. Ale one również są bardzo przyjemne, jeśli chodzi o takie właściwości jezdne. W samochodzie elektrycznym moment obrotowy jest dostępny od samego dołu, czyli nie mamy tej dziury w przyspieszeniu, którą mamy w samochodzie spalinowym. Jest nisko zawieszony środek ciężkości, co również powoduje, że przyjemnie się pokonuje zakręty. Więc myślę, że jeśli te czynniki ekonomiczne będą po stronie samochodu elektrycznego, to nie będzie wcale trudno przekonać Polaków do tego, że to jest dobry wybór. No Polak, jak wiemy, lubi oszczędzać. Młodzież mówi Polaczek, cebulaczek, czyli ten Polaczek taki, który lubi oszczędzać, no ale lubi, umie też liczyć i potrafi przeliczyć, że ładowanie takiego samochodu będzie o wiele, wiele tańsze niż jego tankowanie na stacji benzynowej. I mam nadzieję, że też zmieni się trochę myślenie, bo tutaj obecny prezes Lotosu mówił kiedyś, że no okej, no trzeba rozwijać elektromobilność, ale w Gdańsku mają taką stację, gdzie przyjeżdżają chyba dwa czy trzy samochody tygodniowo, żeby się ładować. No ale tu mamy trochę też błędne koło, no bo jak nie będziemy mieli większej liczby punktów do ładowania, to też tych samochodów nie będzie przybywać. Ale powiedzmy dwa słowa o konkursie, bo ten konkurs już od wielu miesięcy jest przez Państwa firmę Electromobility Poland prowadzony. No i jakie tu mamy rozstrzygnięcia, czy czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia? Proszę powiedzieć. No właśnie, bo ten trend, o którym mówimy, on stwarza szansę dla tego, żeby pojawiały się na rynku nowe produkty. Tak jeszcze może tytułem narysowania tła. Dzisiaj mamy niespełna 2 miliony samochodów elektrycznych na świecie, a spodziewamy się, że za lat 20-25 będzie około 100 milionów, a być może nawet więcej. To jest ta przestrzeń, która się otwiera jako niezagospodarowany dzisiaj teren. I my uważamy, że to daje nadzieję na to, że uda się takiego producenta samochodów elektrycznych w Polsce wykreować. To jest projekt bardzo ambitny i trudny, wielowątkowy, ale warto spróbować. Jeśli dzisiaj nie spróbujemy, nie zaryzykujemy, nie podejmiemy tego wyzwania, to za kilka lat będziemy obserwować sukcesy innych, którzy zaryzykowali i im się udało i będziemy żałować, że takiej próby nie podjęliśmy. Jesteśmy teraz w trakcie postępowania na wybór partnera, z którym chcielibyśmy uruchomić produkcję samochodu elektrycznego. To jest proces dla firm, konsorcjów, które działają w Polsce, które mają doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym, które dzisiaj produkują najwyższej jakości elementy do samochodów, w tym samochodów elektrycznych, ale które nie miały do tej pory takiej szansy, żeby przenieść się w tym łańcuchu wartości trochę wyżej w kierunku całych pojazdów. Bariera jest dość oczywista. Przemysł motoryzacyjny jest przemysłem wielkiej skali i wymagającym wielkich dużych nakładów finansowych, więc nasza rola na rynku polega na wyselekcjonowaniu najlepszych podmiotów w Polsce i wsparciu ich od strony organizacyjnej, marketingowej, ale również od strony finansowej. Po to, żeby bazując nie na własnym potencjale, tylko na potencjale, który jest na rynku, zbudować produkt, który będzie miał szansę być produktem masowym. To będzie coś takiego jak smart, czy to będzie troszeczkę większy? Intuicja podpowiada mi, że to będzie coś niedużego, co będzie inteligentnie korzystało z tej przestrzeni, której w mieście mamy coraz mniej. Myślę, że ten samochód dobrze jakby umiał parkować, na przykład prostopadle, tam gdzie inne samochody muszą parkować równolegle. Bo pewnie zdaje sobie pan z tego sprawę, jako osoba mieszkająca w Warszawie, ale ponad godzinę miesięcznie tracimy na szukanie miejsca parkingowego w naszym mieście. To jest mora. W związku z tym samochód, który można się wcisnąć w miejsce, w którym inny samochód nie zaparkuje, to na pewno jest fajna alternatywa do miasta. Ale zobaczymy, dlatego że oprócz tej koncepcji technicznej pytamy w tym postępowaniu o koncepcję biznesową. Jaki ten samochód powinien być, żeby miał na tyle dużo przewag konkurencyjnych, żeby polscy klienci chcieli go kupić. Kiedy rozstrzygnięcie? To jest proces na kilkanaście miesięcy rozpisany. Składa się z czterech etapów i na kolejnych etapach wspólnie z najlepszymi będziemy budować prototypy. Na wiosnę przyszłego roku chcielibyśmy mieć kilka prototypów, które nam powiedzą, który partner z zadaniem poradził sobie najlepiej i z kim warto dalej współpracować. Trzymamy kciuki za rozwój polskiej elektromobilności i mam nadzieję,
że uda nam się to, co udawało nam się w latach ubiegłych, że byliśmy w stanie przeskoczyć technologicznie inne kraje. Mam tu na myśli komputeryzację. Myśmy nie mieli problemu milenijnego, bo nie mieliśmy starych komputerów, tylko mieliśmy nowe komputery z nowym oprogramowaniem. W erę komórkową też żeśmy weszli właściwie 450, te słynne wielkie Nokie, no to tylko mieli najbogatsi przedsiębiorcy, biznesmeni, a żeśmy szybko zaaplikowali i żeśmy szybko wprowadzili 900, czyli GSM i później kolejne te, można powiedzieć, rozszerzenia komórkowe i mam nadzieję, że to uda nam się również i w tym przypadku. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za polską elektromobilność. Piotr Zaręba, dyrektor zarządzający Electromobility Poland. Bardzo dziękuję za wizytę w studio i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję za uwagę. O godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o prawie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.